Cześć wszystkim, z tej strony Drake i wracamy do Final Fantasy VIII. Jeden z ostatnich razów na pewno. Idziemy teraz przejść po Żyrandolu, który utwardziłem naszymi towarzyszami na dole. Tak, ich ciała dosłownie wspierają ten Żyrandol przed upadkiem. Dokładnie tak to wszystko działa. Próbujemy odzyskać nasze moce w zamku. O, cześć! Hello, przystojniaku, często tu wpadasz? Nie spodziewałem się go tutaj. Jakby to jest coś, czego nie pamiętam. Jakby rozkład tych bossów jest totalnie jakby tego nie kojarzę. Jaki jest twój myk, kolego? Show me what you got. You regret fighting me. Bitch. Okej, dobra. Zobaczmy. O, okej, obniżony damage, już to czuję. Będzie kontra, dobrze, bardzo bolesna. Bardzo bolesna, potwierdzam bolesną kontrę. Szpony odrastają and shit. Teraz ja skontruję ciebie, suko. Teraz jest cała drużyna. Ojeju, ojeju, dobra. Okej, to będzie trochę trwało. Dobra. Okej. Czyli to nie jest sposób. Dobra, sprawdźmy, czy... Squall sobie poradzi. O! Zel sobie poradzi. Bup. Pięknie. Dobra, odpalamy. Wyższy bieg. Ulalala, to jest... Czyżby znowu grawitacja była... O Jezu, odpowiedzią. No, zobaczymy. Tak, grawitacja ponownie jest odpowiedzią najwidoczniej. Zel jest martwy, zgodnie z oczekiwaniami. Wszystko jest zgodnie z planem. Ja spudłowałem każdy kurwa trigger w tym limicie. Blasting Zone, ta animacja trwa za długo, żebym ją całą oglądał. To jest duży miecz. Altima. Jak mocna będzie ta Altima. Altima, Altimie nierówna, jak to mawiają. Okej, przeżyliśmy. A on? A, on nie przeżył. Okej, dobra, to było żałośnie proste. Nawet nie zdążyłem rozgryźć zbytnio, jaki był jego myk. Kawa. Tak, mam kawę, by the way. Okej. Okay. No nie są ci trudni ci bossowie, nie są, definitywnie. Mają sztuczki, ale jakby na tym się ich myk kończy. Na sztuczkach. Co by teraz tutaj odblokować? Zostało mi... Command Ability, Draw, GF i... I Save. Dobra, GF. Dobra, okej. Trzeba wskrzesić Zela, bo Zel ponownie jest martwy. Nie wiem, jak do tego dochodzi. Chyba robi mi to na złość. Dobra. O, w ogóle... Czy ja mogę teraz... O, mogę, dobra. Odzyskałem możliwość rzeczy. Call shop. Balam shop. Więcej podków. Ale tego nie potrzebuję w sumie. Więcej Phoenix Downów. Reszta. Reszta jebać. O, nie wiem, w ogóle nie wiem, może mogę zrobić jakąś broń dla kogoś jeszcze po drodze. O! Dla Quistis, okej, okay, why not. Proszę bardzo. Szalej, dziewczyno. Dobra. I jak do tej pory nie miałem de facto pojęcia, ale miałem względne kierunki, gdzie mogą być bossowie. Teraz... Teraz nawet nie ma kierunków, ogólnie wyłączę walki, bo to teraz będzie kurwa godzina mojego myślenia nad wszystkim. Tutaj jest tam ten myk z windą i jakby bardzo nie wiem, o co tutaj chodzi, jakby... Nie wiem, gdzie jest rozwiązanie zagadki. Ewidentnie mam wrażenie, że aby to powinno nas wepchnąć na górę. Jezu, Irwin, traf drzwi, stary, proszę, ja by... Ogólnie tak, przez te rozmazane tła, jakby wyczuwanie głębi jest dosyć problematyczne, przynajmniej dla mnie. Jezu, nie, prawo, ziom. Tutaj z tej strony już nic nie ma, tutaj chyba wyczerpaliśmy temat. Jezu, idź. Ogólnie ten, jak odblokuje wszystkie skille, to możemy podjąć się walki z najpotężniejszym wrogiem w grze, czyli Omegą.
Raczej z nim nie wygram, bo niestety Omega jest jeszcze bardziej skurwysyńską wersją Ultimy i jakby statystycznie nie jest super silnym bossem. Okej, nieważne. Ale ma ten chujowy atak filaru światła, który miał też... Nie wiem, podskoczcie może czy coś, nie wiem. Chryste Panie. Jakby, nie wiem... Nie wiem, nie rozumiem tego, nie rozumiem tej zagadki. O! Tu są drzwi! I wymaga klucza do skarbca. Co miałem mówić? Tak, ale właśnie ma ten jebany filar światła, który zadaje... Zabija i tyle, jakby nie ma tutaj ale, zabija i tyle. A także ma czar, który zabiera 9998 damage'a. Czyli jeśli macie full zdrowia, to przeżyjecie mając to, jakby mając jeden punkt HP. Jakby wiecie, jakby, hej, to nie byłaby trudna walka, ale... Ale jakby wróg ma te dwie techniki, które was zabijają. A i jeszcze ma, by the way, level 5 death. To znaczy, że jeśli wasz poziom jest podzielny przez 5, umrzecie. Bez zadawania obrażeń, po prostu umrzecie. Ogólnie to się nie tyczy tylko Final Fantasy. Nienawidzę konceptu zabijania osób na hita. Nienawidzę konceptu jakby... Ciosów one hit kill w grach, jakichkolwiek grach, po prostu. A tu jest draw point, jest niewidzialny, by the way. Bardzo nie wiem, gdzie mam kurwa iść. Tu nic nie ma. Dosłownie chodzę i klikam wszystko. Nie wiem, czemu w ogóle ta lokacja klatkuje, to jest już dziwne. Tutaj postacie automatycznie wychodzą z tej windy, więc jakby nie mam pojęcia. Dobra, okej, okay, czyli obiegłem to samo 500 razy. Teraz wypadałoby ruszyć do przodu, prawda? Pytanie tylko, gdzie jest kurwa do przodu w tym przypadku? Tam był Krysta, było, nieistotne. Piwniczka jest chyba pusta. Jeszcze raz tutaj zajdę, jakby co. Tapuję X cały czas. Liczę, że na coś trafimy. Trafiłem na moją wypłatę, super. Naprawdę, kobiety z bankowości w Gardenach, naprawdę. To są prawdziwe bohaterki tej gry. Dobra, tu nas jeszcze... Znaczy tutaj byliśmy, ale jakoś nie zadaliśmy tego super zbytnio. To jest wszystko dalej, kurwa, zamknięte. To jest wieża Omegi. Jak nic tutaj generalnie jest. Dore. Czekaj. Spokojnie, Squall. Dore. Mi. Fa. Przyjemny dźwięk, prawda? By the way, fajna podeszwa, Zel. Do, re, mi, fa, do... Nie. Do, re, mi, fa, do, re, do? Nie. Jestem prawie pewien, że ta ścieżka wiedzie do Ultimy C. O! Fuck! Gówno, zjebałem. Czy ten klucz będzie, jak jeszcze raz przyjdę? Nie. No, jest na dole. Okej, to rusza. To rusza wszystko dalej. Teraz klucz spłynie kanałem do tego miejsca. Bo zjebałem, bo myk polega na tym, że powinien.
kretninem w ruch. Ciekawostka. Tutaj jest cenzura. Widzicie ten miecz wbity w ścianę? On w japońskiej wersji jest wbity w okrawioną ścianę, a nie w zieloną ścianę. I to jest boss. Gościu, z którym walczyliśmy jako normalnym potworem 30 godzin gry temu. I to nie jest super wersja tego stwora, to just ten jeden super stwór. Czy ty mi bitchlapujesz, Zela? Jak bez ręki, co? Teraz zgiń. Dziękuję. To było żałosne. A nie! Patrzcie! Ewoluuje! O mój Boże, więc tak wyglądasz naprawdę. Tak te memy z tymi Pokemonami, tymi takimi brązowymi, co wyrastają z ziemi. Wiecie, nikt nie wie, kto jest, co się kryje w środku. O! Dobra, czyli mamy kontrującego dupka. Ale spokojnie, ja też jestem kontrującym dupkiem. Kaktuar. Złe oko. Czy to statusy? Nie. O, zablokowałeś limity. Też mam parę statusów w zanadrzu. Berserk. Interesujące, nie powiem. Wiesz, że teraz będziesz bity. O, spowolniłeś go przy okazji poszukiwania Angelo. Tak, tak, piesku? Tak? Co to było? O, znalazłem potkę. Kanter. Pararara. Czy długa animacja limitu? Dobra. Zel nie wbije, on teraz jest skontrowany, bo tak działa ten boss najwidoczniej. Ou, jeszcze krytyk mu się trafił skubańcowi. Dobra, potrzebuję... Esuny, gdzie jest kurwa Esuna? Tu jest Esuna, Zel. Ponownie przydługa animacja. Okej, zrobiłem mu coś i nie jestem pewien co. O Jezu, czemu te dźwięki są zbugowane? Come on, remasterze, get your shit together, dobra. Zel wrócił do normy, jest zdrowy i wesoły. Czy ty znowu to zrobisz? Nieważne. Dobra, teraz Rinoa cię po prostu zmasakruje. Co ty na to? Masz coś przeciwko kolego? Może by tak... Altima razy 3. Zobaczmy, jaka potężna jest Altima Rinoe. To trochę zajmie, więc ja się przyspieszę. Okej, okay, prawie 4 kafle. Not bad. Okej, jest martwy. Generalnie, definitywnie w tym momencie Square wyrobiło sobie jakiś fetysz na efekty cząsteczkowe z ery PlayStation 1, bo ilu bossów w tej grze rozpada się na drobinki, jakby nie, to jest, wiecie... Ktoś definitywnie nie poczuł, że to będzie trend. Poczuł to jakieś 20 lat za wcześnie, ale no... Nie wiem, co mu chciał teraz. Draw jest nieprzydatne, Command Abilities i tak nie używam. Dobra, niech będzie ten save. Mówiłem, żeby to zostało ostatnie, niech będzie save. No dobra. To mi nie dało... O, szlak, nie włączyłem walk. To mi nie dało absolutnie nic, w sensie nie pchnęło mnie to ani troszeczkę do przodu. O mój Boże, Armadillo.
O! Zaliczam jako jedyny... No, nieważne. Okej, okay, dobra. Zel poprawił. A, dobra. Nie. Chodzi mi o wyłączenie walk. O, tu jest dźwignia, dobra. Nie, nie draw point. Nie draw point, dźwignia, squall. Squalu. Nie, ta dźwignia nie jest interaktywna. Okej, okay, super. Naprawdę mega. Nie wiem, na co liczyłem po tym pomieszczeniu. No cóż, mam nadzieję, że no. Czy mogę wejść tutaj? Zamknięte z drugiej strony. Tu jest draw point ukryty. Hmm. Okej, okay, dobra, wracamy do łażenia bez ładu i składu po zamku w takim razie. Bo to jest jedyne, co tam kurwa zostało. Dobra, 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 dobra. Kolejna wypłata. Na pewno można otworzyć jakoś tutaj tą kratę, to jest na 100%, tylko pytanie jak? To jest... Tutaj się sprawa komplikuje. Na pewno jest coś związanego z tym pianinem, znaczy z tymi organami. O, tu mamy drabinę w dół. Okej, okay, mamy, nie wiem... Abyśmy chcieli popełnić samobójstwo, bo jesteśmy zagubieni w tym dungeonie, to możemy tutaj rzucić się w wodę. I najwidoczniej nic, kurwa, poza tym. Superansko. Awesomeness. To jest najgorsze, bo ja już na przykład wiem, że w tym momencie idziemy do Ultimate Sea, nie? Jakby to jest, jakby jestem tego świadomy. Wejdziemy na samą górę i to jest ostatnia prosta, więc ja po prostu zaraz googlnę, jak znaleźć poszczególnych bossów, bo chcę ich pokazać wszystkich. A to najmniej lubiana przeze mnie arena z oryginalnym DCD. No. To się kurwa dzieje generalnie, nie? To jest przygoda, to jest trasa, tą trzeba pokonać. Chodzę cały czas klikając X-a i mam nadzieję, że... A raczej krzyżyk, nieistotne. No, i to... Dobra, okej, lecimy z powrotem. Jakby najwidoczniej wypchnąć ten idiotyczny zamek dalej i znaleźć wszystkich bossów, musimy rozwiązać zagadkę z windami. Nie rozwiązałbym jej, bo jej rozwiązanie jest kurwa... Wow, jakby... Z jednej strony to absurdalnie logiczne, jakby się nad tym zastanowić, ale z drugiej strony wy jakby... To, co ta gra tutaj jakby robi, to jest coś, do czego się nigdy nikt jakby, nie wiem, nie tyle co nie odnosił, co bardziej, nie wiem, nigdy nie miało to znaczenia w grze. Wyjaśnię to, jak będziemy na miejscu. Dobra, teraz tak. Musimy iść do... Tu będzie by the way klucz, potem go znajdziemy. Musimy iść do sali z windami. To jest myk. Wybaczcie, przerwę. Na sala z windami, sala z windami, sala z windami. Ona jest tutaj i na lewo. Dobra. O, uwielbiam te wszystkie przejścia. Superansko, fajna sprawa. O mój Boże, czy tam jest... Tak, jest chyba możliwość zmiany ekipy. Dobra. Wchodzimy tu, zmieniamy... Słucham? Słucham, co? So what are you talking to me? Aha. Dobra, switch to other party, whatever. Dobra. Otóż tak. Drużyna ze Squallem musi składać się ze Squalla i dwóch dziewczyn. Drużyna na windzie w górze musi mieć dwóch facetów i dziewczynę, bo dziewczyny są lżejsze.
tak mówię, z jednej strony to, wiecie, gdyby ta gra polegała na rozwiązywaniu zagadek, była taką, wiecie, staroszkolną przygodówką point and click, te sprawy, szacuneczek, fajna zagadka, ale jakby naprawdę w Final Fantasy, jakby... Czy idąc tą logiką, na przykład, nie wiem, kobiety w tej grze zdają mniejszy damage niż faceci? Czy dłużej nie działa czar float? Wow. Dobra. Okej, okay, nowy teren. Switch. Quistis dostanie zestaw Zela. Wyłączamy. I to jest... O, spodziewałem się bossa. Poważnie? Nie ma bossa nawet? Nie da się mi kogo zabić? Okej. No nic, dobra, mamy klucz do Floodgate. Wyłączamy wszystko w pizdu. Change pa... Liczyłem, że będzie tam boss. W sensie wiecie, czytałem to na Wikipedii, ale... De facto nie. Nie wiem, nie wczytywałem się przesadnie, bo nie chciałem sobie na przykład psuć, nie wiem, kurwa, odkrywania tego. A, dobra. Oddawaj rzeczy Zela. By the way, trzymam Zela w ekipie tylko i wyłącznie dlatego, że mam do niego ostatnią broń. Czekajcie, tu jest co? Co jest z tej strony? Co tutaj było? A, treasure vault key, okej. Nie chcę niczego zmieniać. Przechodzenie tego bez kodu na przyspieszenie byłoby irytujące. Mówię bez kodu na przyspieszenie, bo opcję wyłączenia walk mamy tak czy siak. Czekajcie. Myślu. Teraz tędy. Fine dungeon, nie? I wiem, że technicznie rzecz ujmując, można tego wszystkiego nie robić. Jest to opcjonalne, ale jakby po co chyba kurwa ktoś programował tych wszystkich bossów, nie? Tak, mogę zrobić to. O, super. I to osusza cały zamek z wody, o jeśli nie mylę. I teraz możemy iść do fontanny i podnieść klucz. Czuję się jak w Resident Evil. W starym Resident Evil. Albo w pierwszym Devil May Cry ewentualnie. Robię absurdalny szajs, żeby zrobić absurdalny szajs, żeby zrobić absurdalny szajs, żeby otworzyć drzwi. Podnieś klucz. Dobra, okej. Okay. To był Woltki, prawda? Dobra. Jezu Chryste. Sterowanie tymi przyspieszonymi postaciami też nie jest łatwe. Nasze postacie przebiegają kilometry tutaj. Kilometry, jawnie kurwa kilometry. Dobra, otwieramy. I mamy... Cześć! Jesteśmy w Resident Evil. O rany, to jest ten typ zagadki. Okej. Okay. To mega behemoth! Hello there. To Behemoth King, prawda? Fajnie pokolorowany. Jakim cudem, jak coś jest pokolorowane... A, to Katoblepas, logiczne. Co planujemy zrobić przeciwko niemu? Uderzyć cię. Zacznijmy od tego. Okej, okay, damage wchodzi normalnie. O, mamy oczywiście kontrę. Pudło! Lamusie. Dobra, generalnie pociśniemy sobie Doom Traina. Pociśniemy sobie. Nie mam pojęcia, ile ta walka będzie trwała. Ale chcę, wiecie, jakby nie wiem, być przygotowanym na nie wiadomo co. Dobry damage. Wiesz, co chcesz tutaj dobry damage? Limit Zela. Balenie z bańki w takiego rogacza to nie jest dobry pomysł, Zel. Okej, nieistotne. Najważniejsze, że ty się dobrze bawisz. O, odpory na grawitację najwidoczniej, dobrze.
Zabij mi Doom Traina, kutasiarz. Mocno atakujesz, kolego. Prawie wycisnąłem kombinację na grawitację. Znowu to zrobiłem prawie. Odruch. Zel, czy możesz dać mi inne techniki? Kurde, akurat się finisher pojawił. Fuck my life. Dobra. Server. Cały czas czekamy na Lionhearta w ogóle, nie? Lionhearta w sensie. Dobra, a przyspieszę to może łaskawie. Okej, okay. Oh babies. Fandaga. Na kogo uderzy? O, na Zela. Ciekawe, czy to przeżyje. Przeżył, dobrze. Kyuraga. Dwie Kyuragi na Zela. Triple. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Where are you? Aura. Boom, boom, boom. Nie wiem, na co cię stać, kolego, ale na co stać na więcej. Meteor, no tak, czy to jest dosłownie inna nazwa... O mój Boże, jak się nazywa? Behemoth Kinga. One mają ten brzydki zwyczaj rzucania meteorami podczas śmierci. Okej. Okay. Czy też rozpadniesz się w efekcie cząsteczkowym? Najwidoczniej. Nie myliłem się. Okej. Została mi jeszcze jedna zdolność. O, status atak! Okej. Okay. Nie będzie troll. Dobra. Zrobimy rzecz. Uwaga, zrobimy teraz rzecz. Jakie samony ma przy sobie Zell? Quetzalcoatl Brothers, Pandemona, Tonberry, Cactuar Eden. Boom. Cactuar? Eden. Eden będzie. Ta Zell może atakować statusami, a to znaczy, że mu dać drain i w tym momencie Zell może leczyć się atakami. Dobra. O, nie o to chodziło. Nic nie ma w tych grobach. Aż dziwne, żeby nic nie było w grobach, prawda? Dobra. Czyli mamy teraz tak. Kolejna wypłata. Na pewno coś dotyczy... O mój Boże, wody. Biedny Zell musi mieć tak kurwa poobijane kolana po tej trasie. Chryste panie, aż mi go zżal po prostu. Dobra, chcę zobaczyć co jest tutaj, bo opuściłem wodę z fosy. Liczyłem, że może to się opuści, ale najwidoczniej nie. Jest jeszcze ta jedna lokacja po drabinie. Ogólnie jakby, jeśli pójdziemy tutaj i nic się nie okaże, nic się nie zrobi, to po prostu googlnę, jaka jest kombinacja na organach. Okej, czyli teraz nie ma tej wody, jak widzimy. I to nam daje... absolutnie nic najwidoczniej. Świetnie, okej, doskonale. Liczyłem, że będę mógł tutaj zaskoczyć czy coś, ale nie. Dobra, to wracamy do organów. I Wikipedia ponownie... nadchodzi na ratunek. Jestem ciekawy, gdzie miałbym znaleźć tą informację. Tak samo naprawdę nie wiem, jak, na czym polega zagadka z obrazem. To coś zrobiło? Nie wydaje mi się. Tak, generalnie to ma jakimś cudem otworzyć tamtą bramę, te granie na pianinie. Na organach, przepraszam.
Nie wiem, czy trzeba zrobić to wolno, czy trzeba zrobić to szybko, czy trzeba zrobić to w rytmie. Jakby, czy jest to jakakolwiek podpowiedź co do tego? Wow, jakby, nie wiem. O! Otwarte! Nie wiem, co zrobię inaczej! Teraz jesteśmy tutaj na dole. Napierdalanie w klawisze najwidoczniej robi swoje. Kurwa, chyba nigdy nie byłem w tym pomieszczeniu, mi się wydaje. Tak typowo. Rosetta Stone. Okej. No, jesteśmy tutaj. Co mam zrobić z Rosetta Stone w takim razie? Czy jest jakaś, nie wiem, podpowiedź, nie wiem, nazwie tego przedmiotu, czy coś? A nie, to tylko umiejętności. Okej. Wow, w życiu bym się tego kurwa nie domyślił. To jest... Wow. To jest... Okej, dobra. Kto... mój Boże, Zelma Edena, prawda? Ja dostanę też to. A, szlak, dobra, jakie samony ma Zel. To nie jest istotne w zagadce, jakby co. To totalnie, jakby... Po prostu, no... Zaklot Brothers, pan demona Thunberry Cutwar. To Thunberry albo Cutwar chyba jeszcze miał wolne miejsca. Cutwar. Thunberry. Quezakotl? O mój, pan demona jeszcze miał na pewno. Ja w to kurwa nie wierzę. Czy Zel ma same wyuczone na maksa samony? Brothers. Został tylko Brothers. Oby oni mieli puste miejsce. Jak nie, to oleję to, bo nie warto. Ja w to kurwa nie wierzę po prostu. No nic, Zel, jakby chciałem dać ci więcej umiejętności, żebyś był mi bardziej przydatny w walce, ale... Nie będzie ci dane najwidoczniej, wybacz stary. Nie wiem, wpij sobie więcej żelu we włosy, może to ci jako tako pomoże. Jakby nie domyśliłbym się, gdzie jest ten wróg. Jakby to nie ma opcji, jakby... Ni hu hu, nie zgadłbym tego, nie miałbym szans tego zgadnąć. Nie chcę zmieniać drużyny, dajcie mi spokój. W ogóle, by the way, chyba dzięki cheatom nie trzeba teraz kombinować ze zmianą drużyny, mi się wydaje. Żeby przyzwać Omegę. Dobra. Otóż nasz ostatni opcjonalny boss jest... Jest... Tutaj. Tutaj. To... O, jest to Bahamut! Hej! Baha, co tu robisz? Ziom! Baha, ziom! O nie, przeleciałeś na drugą stronę ekranu. Ależ ty potężny. Nie, to nie Bahamut, to Tiamat. A ewidentnie wykorzystuję model Bahamuta. Nawet modele mi się skończyły po drodze. By the way, wiecie, kogo dalej nie widzieliśmy? D. Okej. Okay. Nie chodziło mi o D. Chodziło mi o Gilgamesza do jasnej cholery. Da. Czy Squall ma aurę? Nie ma. Pam param param param. Ale ma... Ma chyba obronę? O, ma protect. He protect, but he also attack. Ty też nie masz aury, super, SB. Ty masz aurę. Dar. Pewnie Dark, Dark Mega Flare, Dark Impulse, coś takiego pewnie. Nie robimy finishera za wcześnie.
Zobaczmy, jak podziała stara dobra grawitacja. Nie podziała. O tak, zapomniałem, chyba na latających wrogów nie działa grawitacja w Final Fantasy? Czy to jest możliwe? Czy ja jakby dobrze to wspominam? Ale bym chciał Dark Flare, okej, czy ten Dark Flare. Ależ bym chciał zobaczyć tego Lionhearta, którego tak ciężko kurwa pracowałem. By the way, widzę, że on ma model Bahamuta. O, Lionheart! Ale Squall już nie ma animacji, specjalnej animacji Rensokukena. Ostatni limit Squalla. O mój Boże! O Chryste Panie! Oh, so much damage! Yamete! O mój Boże! O mój Boże! Jezu Chryste, szkoda mi tego smoka! On nie zasłużył! Squall, ty chory pojebie! Ty chora osobo! O mój Boże, to było jakby, nie wiem, jakby zamordować dziecko piłą mechaniczną, tylko że piła mechaniczna była płonąca i trzymała 100 innych pił mechanicznych i wyrzutnie rakiet załadowaną kolejnymi piłami mechanicznymi. To było to. Ja, wow, jakby Dead Was, wow, jak, wow. Wow, that was something. Dobra, okej. Okay. Spróbujmy Omegę. Po tym pokazie, który właśnie urządziłem Squall, czuję się troszeczkę pewnie. Pewnie nie dość pewnie, żeby zanihilować Omegę, bo Omega ma swoje spierdolone ruchy z gówna, ale jakby... dość pewnie. O, wiem, co muszę zrobić zanim... Nie, dobra, wiecie co? Zrobię to dopiero jak zasejwuję. Ponieważ... Omega ma swoje gówniane level 5 def. A Zell ma podzielny poziom przez 5, tak więc jakby no... Czy gdzieś tu jest może... ukryty save? Fajnie by było, gdyby był jednak. Kolejna kurwa wypłata, zajebiście. O mój Boże. Więc Zell musi mieć koniecznie zamontowaną odporność na... Szukam, kurwa, miejsca z save'em w tej grze. Chuj, save jest przed zamkiem. Błaski bez, sam sobie znajdę. Dobra. Save. Zrobimy osobnego save'a, weźmiemy sobie nowy slot, świeży, czysty slot. Dobra. Teraz trzeba zabezpieczyć nam Zella. O, nie ma on obrony statusowej. Are you fucking kidding me? O mój Boże, jakby... Czy mam przedmiot, który oducza... By the way, podoba się skrzydł Doom Traina w sumie. Mój Boże, na pewno jest przedmiot, który oducza zdolności... GF-ów. Learns ability, learns. O, dobra, amnezja Greens. O, ta, o, ziółko na amnezję. I see what you did there, Square. Dobra. Czemu lecę naokoło, dobra, okej. Okay. Kłaza kotl. Magia! Dobra. I teraz możemy nauczyć Quetzalcoatla. Elemental Defense. Nie, tego nie chcę. O Boże. Gdzie to kurwa jest? Jestem ślepy teraz. Hunter, Mag, status defense, Quetzalcoatl.
Dobra. Oduczymy czegoś jeszcze, bo chcę jeszcze, żeby Zel miał więcej umiejętności. Quazakotl, GF. Dobra. I teraz użyjemy tego na Quazakotlu. I w tym momencie Zel powinien mieć... O, dobrze. W końcu, Chryste Panie. I jeszcze jedno wolne. Co by tu dać? Use recovery items when hit. Więcej HP. Okej, 9 kafli. Okej, seems legit. Wiem, że mógłbym robić to częściej, to co się tutaj właśnie wydarzyło. Wiem, że mógłbym nad tym pomyśleć i robić to częściej. Jestem tego świadomy, całkowicie, stuprocentowo świadomy. Nie wiem, czy ma inne statusy, jakby jestem pewien na 100%, że ma właśnie jebany czar def. Dobra, pain, okej, to też brzmi legitnie. Magia. Fandaga. Demi. Dobra. Dobra. Teraz Zel jest przydatny. W przeciwieństwie do Zela sprzed chwili. Dobra, czwarty slot, zapisujemy. Zobaczymy. O nie! Fuck! Dobra. Zobaczymy, czy uda się zniszczyć Omegę. Odpierdol się. Czy w ogóle ten, jakby umiejętności Zela się nie zmieniły? Tak, just saying. Nie, wszystko jest na miejscu. Dobra. Dobra, obstawiam, że teraz można to zrobić jedną ekipą. Wcześniej wymagało to dwóch, bo nie było przyspieszenia i wyłączenie walk było, ale wymagało grzebania w menu. Mój myk polega na tym, że musimy pociągnąć za sznur w tym miejscu. Dobra, mamy minutę, raczej nie zdążymy tak czy siak. Spróbujmy, ale śmiem wątpić. Minuta to niedużo. Zwłaszcza jeśli gubi się teraz tak jak ja. A może się uda, to nie jest daleko. O, jest Zel łaskawy w stanie z kolan, oczywiście. A, dobra, jest do zrobienia, okej. By the way, Rinoa ma złą umiejętność zafikowaną. Czy zdążę? Mój Boże, counter. Dobra, zdążyłem. I oto i Omega. Halo? Czy to jest... walka z Omegą? To nie walka z Omegą! What the fuck? Tak, gro? Chcesz się do czegoś... Dziękuję, wow! Omega mimo dużego modelu to mały gość, najwidoczniej jest przewrażliwiony na temat swojej wagi. Tak, oto i Omega. Wygląda okej. Okay. Dobra. Server? Doom Train? Zel, bij go! Dobra, Zel jest zabezpieczony. Wszyscy jesteśmy chill. Dobra, okej. Okay. Server zaczyna. Przyspieszamy dziada. Dobra. Aura o meteor, okej, okay, spoko. Przeżywaliśmy gorsze rzeczy. Czy ja chcę robić coś z Zelem póki co? On nawet chyba nie ma zbytnio... Dobra, możemy dać hejst jemu i Skullowi. Długie animacje. Angelo, Dul. Jestem bardzo ciekawy, czy to pyknie. Jeśli to pyknie, to będę kurwa pod wrażeniem. Zel ma troszkę moc zdrowia, zaraz będzie... O, dobra, okej, okay, fajny damage. Zaraz będzie musiał coś z tym zrobić. Niestety nie wiem, co działa i co nie działa na Omega, absolutnie. By the way, to jest najtrudniejszy boss w całej grze, just saying. Ten jest jakby, you know... Stres jest prawdziwy. Działa? Nie działa oczywiście. Czemu by kurwa miało? Nigdy nie działa. I z buta w dolną paszczę. Runaway train. Coraz bliżej święta. Ciekawe, czy będzie jakikolwiek status. Jestem ciekawy. Śmiem wątpić, ale dobra, próbujmy.
O, coś... O, szlak! Uleczyłem ją! God damn it! Angelo... Dul... Prędzo kuchen. Zobaczmy! Zbytnio nie chcę tracić czasu na leczenie się, ale zobaczmy. Okej, 10 tysięcy, bardzo fajnie. Teraz Zel. Nie kombinacja grawitacyjna, olać ją. By the way, z jakiegoś powodu... Aha, chyba ta fioletowa aura sprawia, że Omega ma obniżony defense, mi się wydaje. To jest chyba efekt meltdown, ale nie jestem... O mój Boże. Nie umiem... Nie umiem trafić w klawisz. To jest chyba efekt meltdown, ale nie jestem pewien. Dobra, mam tą śmieszną animację, jest bekowa, ale widzimy ją tutaj 10 raz. Uuu, that's a nice damage. Dobra, Squall, Squall, dajesz, jesteś gwiazdą, stary. Jesteś tutaj wygranym. O nie, i to nasz koniec, moi drodzy, chyba. Nie przeżyjemy tego, prawda? No, nie przeżyjemy tego. Może Feniks? Nie, to nie Feniks. No, basically to jest, no, jak widzieliście, 9998 damage'a. Ogólnie jakby chcę spróbować ponownie. Chcę spróbować ponownie. Albo wiecie co, zrobiłem to minimalnie inaczej. I teraz co mówię przez minimalnie inaczej i czemu ekran się zatrzymał spokojnie, to nie jest glitch techniczny czy coś takiego. W tym momencie glitch techniczny, przepraszam za ewidentnie cienką jakość audio w tym materiale, w tym filmiku. Nie mam pojęcia czemu mój głos brzmi tak dziwnie. Dziwnie po prostu. Ale tak, do czego zmierzam? Ponieważ dosłownie w tym odcinku próbowałem pokonać Omegę jeszcze 5 razy i 5 razy zginąłem. Raz było bliżej zwycięstwa, raz dalej. Wynik zawsze był taki sam, zawsze był to koniec, zawsze był to game over, śmierć. Nieważne ile razy Feniks się pojawił i tak dalej, ale dosłownie jakby powiedziałem, że okej, dobra, to no cóż, odpuszczam Omega, whatever, lecimy do Ultimate Sea i zakończyłem odcinek i tak dalej, i tak dalej. I po przejściu gry, po zakończeniu gry stwierdziłem, że w sumie jestem gotów podjąć się tej Omegi i jestem prawie pewien, że mi się uda dobić tego bossa. I tak zrobiłem. Odpaliłem grę kolejnego dnia na spokojnie, nagrywając jakby obraz bez audio, bez komentarza w sensie. Podszedłem do walki z Omegą i za bodajże trzecim razem pokonałem tego potwora. I tak, jako że komentarz nie został nagrany na bieżąco, to będę wam to komentował, powiedzmy, teraz, w sensie, będzie nagrany, komentarz będzie nagrany po samej walce. I pod koniec generalnie odcinka zostawię jeszcze malutki fragmencik mojego oryginalnego komentarza, bo tam jeszcze mówię parę rzeczy przed walką, podczas dochodzenia do Ultimate Sea. Tak więc jakby tak. Ja od razu to mówię, że nie ekspiłem postaci. Dosłownie jakby skończyłem grę na tym podejściu, które teraz oglądacie. Nie było ani jednej walki poza Ultimate Sea, która mnie tutaj spotkała po drodze. I po prostu po tym, jak Ultimate Sea pokonałem, to wczytałem ostatniego save'a i na wyłączonych walkach doszedłem do Omegi. Tak więc jakby postaci mają minimalnie inne statystyki, ale o tym już będę mówić podczas walki. Tak więc... Każdy chyba rozumie, do czego zmierza i pokonajmy tą Omegę, tego Omegę. Okej, dobra, ruszamy do Omegi, to będzie od razu zwycięskie podejście, nie będę wam pokazywał moich porażek. I mniej więcej będę wam określał, na czym polega taktyka, bo to nie jest taka trudna walka. Więc już na początku, jak tylko animacja się skończy, to będziecie mogli zobaczyć, że każda właśnie z moich postaci ma full zdrowia, 9999. Nic nie ekspiłem, tak jak mówiłem chwilę temu, zamiast tego po prostu, wiecie, wymieniłem nieco bonusów do siły i zamiast tego dałem bonusy do HP i to w zupełności wystarczyło. I mimo tego, że nie jest to wymagane, to polecam jednak mieć tą maksymalną ilość zdrowia, bo pozwala wam to przeżyć Medigo Flame bez żadnego problemu. I aura. Generalnie oczywiście naszym celem jest zmotywować Squalla do użycia Renzokukena z Lionheartem, to nie musi wyjść. Chyba podczas tego pojedynku Lionheart pojawi się tylko raz, mam wrażenie, nie jestem pewien. Tak jak widzieliście, mam mnóstwo mega eliksirów, tak więc po prostu uleczmy się nimi. Inne rzeczy leczące nie mają najnormalniej w świecie sensu. Zel gdzieś tam w międzyczasie użył Meltdown, żeby obniżyć obronę Omegi. To jest chyba jedyny statut, który na niego działa.
Tak. Przyspieszamy wszystkie jednostki. Oczywiście. Narzucam też Shell. Shell nie wejdzie w użycie tutaj, wręcz będzie mi tylko przeszkadzać. Aczkolwiek Shell rzekomo chroni przed Terra Break. Aczkolwiek do Terra Break po prostu nie dojdzie. Tak więc... Lepiej mieć niż nie mieć, prawda? I rzucam też regenerację i ponownie chyba regeneracja nigdy nie wejdzie w użycie, mam wrażenie. W sensie zawsze i tak będę siedział. Level 5 Death, nic ciekawego. Bronimy to, w sensie Zel ma założoną obronę, a tamta nie ma... Tamta dwójka nie ma leveli podzielnych przez 5. No i aura, to jest główny myk naszego pojedynku. Więc tak, oczywiście Squall ciśnie swojego Renzokukena. I teraz najistotniejsza rzecz tego pojedynku. Tryb Angel Wing Rinoe. I teraz musimy zmusić Rinoe, żeby używała czaru Meteor. Tylko i wyłącznie Meteor, nic innego. Jak ją do tego zmuszamy? Usuwamy wszystkie inne czary ofensywne z jej arsenału. Dosłownie aktualnie Rinoa, którą u mnie widzicie, jest Rinoą zboostowaną przy pomocy Full Life na życie, żeby miała więcej zdrowia. A także jakiegoś czaru, nie pamiętam jakiego, na magię. No i plus właśnie Angel Wing. Mamy po, nie wiem, 4-5 tysięcy damage'a na Meteor i ona co swoją turę będzie używała Meteoru. On jest dodatkowo jeszcze wzmocniony przy pomocy właśnie Angel Wings. Najmniejszą robotę tutaj robi Zel, jeśli chodzi o damage. Można było prawdopodobnie docisnąć to więcej. Ja tego nie zrobiłem. Ogólnie tak, oczywiście, to nie jest ostateczna technika na pokonanie Omegi. Znajdziecie milion razy lepsze taktyki w internecie. To jest coś, co po prostu wymyśliłem na poczekaniu bez... Oj, mam Lionhearta. Bez żadnej spiny, prawdopodobnie można byłoby to dalej dopracować i tak dalej, i tak dalej. Zela poświęcam tutaj na rzecz po prostu bycia magiem ekipy, w sensie magiem, nie wiem, defensywnym, leczącym i tak dalej. Squall robi robotę, jak widać. Nie ma przebacz, ale to dalej za mało, żeby podtrzymać Omega. I to będzie chyba jedyny Lionheart w tym pojedynku, może jeden z dwóch, nie jestem pewien. Aczkolwiek, no jak widać, dzieje się. Największą robotę definitywnie robi tutaj Rinoa. Ona co turę używa Meteoru i Meteoru tutaj nie ma przebacz. Animacja jest koszmarnie długa, ale jakby, no, robi swoje, prawda? No tak, jakby Squall jeszcze ma narzuconą kontrę na siebie. Nie jest to wymagane, ale okej. Oczywiście aura Squalla spadła jako najwcześniej, bo rzuciłem na niego Stone'a zamiast czaru. Holy War. Holy War jest przedmiotem, który zapewnia drużynie nieśmiertelność na parę chwil. I używam tego głównie po to, żeby zblokować Medigo Flame, a także Terra Break, które... Medigo Flame zostawiłoby nam 1 HP, ponieważ zawsze da 9998 damage'a. A Terra Break prawdopodobnie by nas zabiło. Nie wiem, jakby to się to skontrowało z Shellem i tak dalej, ale... Wolę tego nie przyjmować, ten zamiast tego Holy War. Nie mam zielonego pojęcia, skąd miałem Holy War. Prawdopodobnie dropnęło mi z czegoś podczas zagrajmy. Nie zwróciłem na to po prostu uwagi. Aczkolwiek wiecie, lepiej zapobiegać niż leczyć. I generalnie to jest istotne, to Holy War, w sensie nieśmiertelność, narzućcie jako ostatni status. Dlaczego? Ponieważ jesteście nieśmiertelni nie tylko na de facto damage, ale również na pozytywne statusy również. Tak więc jakby nieśmiertelność jako ostatnia. Bo inaczej nie będziecie mogli nałożyć statusów. O, bardzo ładnie. Oczywiście jakby nie ma co nawet używać zbytnio zwykłych ataków, tylko i wyłącznie limity. Rinoa robi swoje, jak widać. Czy jest coś, co jeszcze będzie istotne, jeśli chodzi o taktykę w tej walce? Nie jestem pewien. Wiem, że w pewnym momencie Holy War skończy się. I utracimy naszą nieśmiertelność. Ja chyba uczynię jednego członka ekipy nieśmiertelnym, tak jakby co. Ale to już pożyjemy, zobaczymy. Raczej tutaj większych udziwnień nie będzie. Ogólnie już dobijamy powoli do końca tego pojedynku, tak więc... No. I ogólnie to wiecie, Omega jest kolejnym tym idiotycznym stworem w Final Fantasy VIII, który jest zrobiony absolutnie kurwa bez pomyślunku, ponieważ jakby... Okej, jego cięcie nie jest groźne. Level 5 Death nie jest groźne, jakby Meteor nie jest groźny. Jedyne rzeczy, których się obawiacie, to Light Pillar, który zabija jedną jednostkę, jednego waszego członka drużyny i tyle. Nie ma przebacz, zabija i chuj. Nieważne, jakie bariery na sobie macie. Terra Break, które niszczy wszystkich, zadaje tyle damage'a. I Megiddo Flame, które jest...
które jest praktycznie jem, zostawia ją 1 HP albo was zabija. I jakby poza tym Omega ma jedynie dużo życia i jedyne co ma, czym może wam zagrozić, to te właśnie ataki, one hit kill, to jest jakby... Och, będę o tym mówił w kolejnym odcinku jeszcze dużo, ale jakby Final Fantasy 8, o i Omega jest martwa. I no, Final Fantasy 8 nie ma pomysłu na swoje walki, nawet walka z ostatnim bossem jest absolutnie, ostatnim bossem, w sensie właśnie najsilniejszym bossem jest absolutnie zhaksowana, bo... Okej, teraz ta walka trwa jakieś 5 minut, nie mam dokładnie wypisane ile, i zomniliśmy go bez żadnego problemu, przy pomocy bardzo podstawowej, skleconej na szybcika strategii. Dobra, więc tak, ja z przyszłości odłączam się i oddaję mikrofon sobie z przeszłości. Dobra, tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie plutko i do usłyszenia w ostatnim odcinku Final Fantasy 8 na kanale. Bye bye.